To połączenie idealnie się komponuje. Puszyste racuszki, do tego kwaskowate jabłka i słony karmel domowej roboty. Zapraszam po nowy przepis. Najpierw karmelizujemy cukier na patelni z grubym dnem. W tym momencie możemy już mieszać, aby uzyskać bursztynowy kolor cukru. Dodajemy masło. Całość mieszamy tak długo, aż wszystko połączy się w jednolitą masę. Wlewamy śmietankę i tutaj uwaga, bo będzie bardzo bulgotało. Chwilę mieszamy całość na palniku, następnie wyłączamy, dodajemy sól, mieszamy i studzimy. Jabłka obieramy i wyciągamy gniazda nasienne. Obrane jabłka kroimy w średniej wielkości kostkę. Brązowy cukier karmelizujemy na patelni. Następnie dodajemy jabłka i całość jeszcze chwilę mieszamy na średnim ogniu. Jeśli lubicie jabłka z cynamonem, to teraz jest czas, aby dodać jego szczyptę i całość wymieszać. Wlewamy jeszcze trochę soku z cytryny, całość zagotowujemy. Na koniec możemy dodać jeszcze kilka łyżek śmietanki, całość wtedy gotujemy i za chwilę zdejmujemy z palnika. Jajka mieszamy z cukrami. Następnie dodajemy jogurt, całość mieszamy. Proszek do pieczenia, sodę dodajemy do mąki, przesiewamy suche składniki do miski i mieszamy z resztą tylko do połączenia się składników. Na rozgrzaną i lekko natłuszczoną patelnię wykładamy łyżką porcję placuszków. I tutaj polecam robić to mniejszą łyżką, bo te placuszki, jak widzicie, bardzo mocno rosną. Placki smażymy z obu stron. A po usmażeniu układamy na nich porcję prażonych jabłek i polewamy słonym karmelem. Smacznego!